Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na 27 części serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiaj chciałbym zająć się pytaniem, co się stanie w czasie wielkiego ucisku z mieszkańcami Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej. Co się z nimi stanie? Co się stanie w czasie wielkiego ucisku z ludźmi zamieszkującymi kraje Europy Zachodniej? Zachęcam do zadawania kolejnych pytań z tego cyklu, tak żebyśmy mogli sobie kolejne tematy omawiać, bo to jest bardzo inspirujące znajdować konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. Więc zachęcam, możecie Państwo do mnie pisać. Więc to pytanie, co stanie się w czasie wielkiego ucisku z ludźmi zamieszkującymi kraje zachodniej Europy, mamy dosyć precyzyjnie opisane w Biblii i tu jest kilka miejsc ze Słowa Bożego, które powinniśmy przeczytać. A więc pierwsze z tych miejsc to jest 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, od 9 do 12 wersetu. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział, od 9 do 12 wersetu. Tutaj widzimy, że mieszkańcy zachodniej Europy otworzą się na satanistyczne działanie antychrysta, na satanistyczne oddziaływanie człowieka grzechu, którego przyjście jest podług sprawy szatana, ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi i ze wszelkim oszukaństwem nieprawości w tych, którzy giną za to, że miłości prawdy nie przyjęli dla swego zbawienia. Dlatego, przyjacielu, przyjmij miłość prawdy dla swojego zbawienia. I dlatego pośle im Bóg skuteczny obłęd, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość, albo ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Jednoznacznie widzimy, że ludzie mieszkający w Europie Zachodniej będą po prostu otwarci na otwartą wersję satanizmu w tym czasie. Po drugie, możemy powiedzieć, odpowiadając na pytanie, co stanie się w czasie wielkiego ucisku z ludźmi zamieszkującymi kraje Europy Zachodniej głównie, czyli Polska też jest tą krainą. Po drugie, staną się członkami powstałego, można powiedzieć powstałego na nowo, albo odnowionego, albo ponownie ożywionego Cesarstwa Rzymskiego. I tutaj mamy kilka miejsc ze Słowa Bożego na ten temat. Objawienie 13:3. Objawienie Jana, albo objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, a on przekazał je Janowi. 13 rozdział Księgi Objawienia albo Apokalipsy. Tutaj jednoznacznie widzimy 3 werset. I widziałem jedną z głów jego, jakby na śmierć zabitą, to znaczy Cesarstwa Rzymskiego, ale rana jego śmiertelna uleczoną została. Wtedy się dziwiła cała ziemia i szła za dzikim zwierzęciem. Tym dzikim zwierzęciem jest właśnie Cesarstwo Rzymskie. Jak widzieliśmy między innymi w Daniela 7 rozdział, ale ta symbolika w Daniela kilka razy się powtarza. A więc widzimy tutaj jednoznacznie, że cała ziemia pójdzie za dzikim zwierzęciem.
I jeszcze 12 werset. I pełni wszelką moc pierwszego dzikiego zwierzęcia przed nim i czyni, że ziemia i mieszkający na niej oddają pokłon pierwszemu dzikiemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana uleczoną została. Czyli jednoznacznie tutaj widzimy, że mieszkańcy Europy staną się członkami powstałego albo ponownie ożywionego Cesarstwa Rzymskiego. I jeszcze jeden fragment, 14 werset. I zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, któremu dano czynić przed dzikim zwierzęciem, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby uczynili obraz dzikiego zwierzęcia, które ma ranę od miecza i ożyło. Kolejna rzecz dotycząca mieszkańców Europy Zachodniej jest taka, że będą czcili obraz zwierzęcia, to znaczy rzymskiego przywódcy. I to widzimy w objawieniu Jana 13:8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona od założenia świata nie są napisane w księdze życia u baranka zabitego. Oraz 14 werset z tego rozdziału. I zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, które mu dano czynić przed dzikim zwierzęciem, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby uczynili obraz dzikiego zwierzęcia, które ma ranę od miecza i ożyło. Czyli jednoznacznie widzimy, że będą mieszkańcy Europy Zachodniej czcili obraz zwierzęcia, to znaczy rzymskiego przywódcy. I jeszcze 15 werset. I dano mu wlać ducha w obraz dzikiego zwierzęcia, żeby obraz zwierzęcia i mówił i sprawił to, aby zabijany był każdy, kto nie odda pokłonu obrazowi zwierzęcia. Jak widać, będzie to oparte na mocach demonicznych. Tutaj żadna technologia do tego nie jest potrzebna. Może będzie użyta, ale nie ma potrzeby. To było do zrealizowania już w pierwszym wieku, to wszystko, co tu jest napisane. Więc nic nie ogranicza przyjścia Pana Jezusa, żeby przyszedł i zabrał wierzących do siebie. Ale wracajmy do głównego tematu, co stanie się w czasie wielkiego ucisku z ludźmi zamieszkującymi kraje Europy Zachodniej. Jeszcze kilka punktów można wymienić, ale ja się skupię na jednym, może jeszcze dwóch. Przyjmą oni znamię na swoją prawą rękę i czoło, ponieważ inaczej nie będą mogli kupować ani sprzedawać. Mamy to opisane w objawieniu 13:16. I czyni, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymali znamię na prawej ręce swojej albo na czołach swoich. Czyli widzimy, że po pochwyceniu, jak Kościół już będzie w niebie, będą się rozgrywać takie rzeczy w Europie Zachodniej. Jak nie będzie na ziemi już ani jednego chrześcijanina, bo wszystkich zabierze Pan Jezus Chrystus na powietrze, do nieba, to takie rzeczy będą się rozgrywały na ziemi, w tym na terenach Europy, w tym na terenach Europy Zachodniej. I jeszcze spotka tych mieszkańców Europy Zachodniej sąd strasznego Bożego gniewu, o czym czytamy w 14 rozdziale, 10 wersecie. Ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed aniołami świętymi i przed barankiem. Ten, czyli kto? No właśnie mieszkańcy Europy Zachodniej również są w tym słowie ten. Bo tutaj jest powiedziane, że to są słowa anioła, który mówił: jeśli kto odda pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi jego, jeśli weźmie znamię na czoło swoje albo na rękę swoją, ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego
i nalanego w kielich gniewu Jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed aniołami świętymi i przed barankiem. Tak widać będą traktowani mieszkańcy Europy Zachodniej i oni sami się tak będą traktować. Zatem ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Przyjdź do Pana Jezusa teraz, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bo Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy na krzyżu Golgoty i w każdym momencie może przyjść po swoich. Jeśli to przyjście Cię zastanie, gdy jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem, to po prostu podzielisz los innych mieszkańców ziemi i sam staniesz się wyznawcą Antychrysta, wyznawcą szatana i będziesz przyjmował znamie na prawą rękę lub czoło i będziesz oddawał pokłon zwierzęciu. Będziesz po prostu częścią tego i potem spadną na ciebie sądy Boże. Więc nie zwlekaj, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Już teraz możesz być zbawiony. Już teraz możesz wiedzieć, że nie pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, a do nieba, na które nie zasłużyłeś. Wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, bo zbawienie jest z wiary w Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a On cię uratuje. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, proszę pisać do mnie na adres czytaj biblię/31-63-500-Ostrzeszów. Można też napisać SMS-a 739089088. Na ten numer można też zadzwonić, aby porozmawiać ze mną. Albo można napisać e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.